Witamy bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Pozonika. Siema. Witamy. Myślałem, bo od teraz w każdym odcinku robię skibidi to jest mnie. Nie możesz tak. W odcinku na wstępniaku tak robię, zapamiętajcie moje słowa. Nie możesz tak. Słuchaj, ja muszę sprzedać kilka jednostek, bo nie chcę nie wiadomo ilu powtórek, chociaż tutaj nie muszę tych. Jestem ciekaw, czy dostaniemy z tego jakiekolwiek pieniądze po prostu. Od razu też zaznaczę, że nagrywamy ten odcinek od razu po poprzednim odcinku, więc nie mamy nic nowego. 1300 monet, opłaca się. Opłaca się sprzedawać stare jednostki, jakby co. Już sprawdziłem. Pamiętaj o podkach i idziemy otwierać jeszcze jak masz jakieś pieniądze, bo... Tak, ja mam pieniądze. No trochę coinów jeszcze masz. Dobrze, summon units. Idziemy na Jester Crate. I ja tego Mewinga miałem trafić, ale go nie trafiłem. Nie trafiłem. Dobra, słuchaj, idziemy gdzieś indziej, wybieraj mapę tym razem. Mapę właśnie bym chciał. Ja bym chciał na przykład teraz Toilet City. Toilet City, bardzo dobry wybór w takim razie. A chwila, jeszcze mogę kupić jedną twoją skrzynkę, tą co ty ostatnio otwierałeś. O, dawaj skibidi toileciarzu. Uwaga. Z boostem. Patrz. Ja dostałem DJ Speakermana, a są lepsze niż to. DJ Speakerman. No. Dobra, to jest tytuł. No trudno. Dobra. Idziemy tu, zapraszam cię. Dzisiaj, moi drodzy, chcieliśmy zobaczyć, jak pójdzie nam na hardzie, żeby widzieć, jak nasze jednostki tutaj działają z tym wszystkim. Po ostatniej grze też wiemy, że te duże jednostki, które ja stawiam, robią nam bardzo, bardzo dużo, bo mają 40 tysięcy DPS-ów. Więc biją bardzo, bardzo mocno. Tak, dobra, tu jest nasza Toilet City, nie wiem co dobra, prawda. U ciebie też jest zdrowie pół na pół? Bo tak to wygląda, jakby było zdrowie pół. Tak, ale tu jest dobrze na początek. Czy tobie zniknęło to okienko, czy jeszcze nie? Nie, dobra, tam. A, dobra. Okej. Dobra, teraz stawiam tu na razie na spokojnie, dobra, na bezpiecznie. Potem i tak to sprzedajemy, więc no. Dobra. Dlaczego te jednostki mają po 100 HP? Ostatnio wychodziły w pierwszej fali na medium, które miały 170 chyba. O, ja kurna krzyku, ja zebrałem kasę. No, czyli twój musi bić jakoś AOE, tak mi się wydaje chyba. No bo on ma zobacz, on ma taki promień. Ale jak najedziesz na niego na dole, ma dopisek AOE? AOE. Ma, na samej górze, gdzieś tam pod nazwą. Tak. A, okej, dobra, czyli ja, dlatego szczerze, jest taki dobry. Ja każda jednostka, która bije jest AOE. Ej, no to w sumie on jest lepszy od mojej jednostki. Patrząc na to, czekaj. Mój ma tańsze upgrade'y, powiedzmy. Troszeczkę. Każda z tych jednostek co kładę, co ja? No. Każda, łącznie z tym New Kingmanem jest tym. Jest AOE, każda z moich jednostek jest AOE. O, ja nie mam, u mnie żadna nie jest AOE. Patrz, kolejna i on też jest AOE. A po nim nie widać, jak na tamtego najedziesz, to widzisz taki pomarańczowy promień, a po tym nie widać. Ha, ciekawe. No w każdym razie głównym celem dzisiejszego odcinka, moi drodzy, jest oczywiście to, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie przejść harda. A potem Nightmare. O, a teraz spowolnił, zwolnił jakoś tak, nie? Ej, my nie dajemy rady chyba, aż czemu? Tak bardzo. Nie, ja zbieram pieniądze na któregoś lepszego mojego. A, dobra, zaraz Tytana postawisz, tak. Tak, ja postawię Tytana zaraz i będzie okej. Okay. Tu jednego postawię, tam postawię drugiego. Tylko potrzebuję 2000, a niestety nie można wysłać sobie pieniędzy, a mogę autoskipa zaznaczyć chyba. No ja mam. Ja nie miałem, dlatego. Moja winka. Coin resupply. Ale zrobić, proszę. Co? Chcę uznać to serię. Ale co? Co zrobię? No zrób dla widzów. Udało mi się! A potem zesrałem się! Aj! O kurde, idzie tu. Nie, spokojnie, zaraz stawiam. No i dobra, tytan, że postawione, to mega zabawne. Tytan! Tytany! Ja go ustawię na najsilniejsze po prostu, niech bije na najsilniejsze i tyle. I zaraz będę zbierał na drugiego, albo tego będę po prostu upgrade'ował. On dostanie plus 10 zasięgu. Ale trzy klocki potrzebuje. To trochę jest. Zbieraj, gniażu. Zbieram, cały czas. A nie jestem przede ile dostanę ze sprzedaż? Ej, staj, jeżeli kiedykolwiek, widzowie, spójrz na mnie. No. Spójrz na mnie. No. Jeżeli kiedykolwiek poczujesz się niepotrzebny, pomyśl o tym. O, właśnie już zniknął. Tutaj był ziomek. Ale pozdrawiam go. Dobra, ja tutaj... Ej! Co? My jesteśmy gotówci. Nie, spokojnie, pa. Pup. Kurde, nie ten! Nie tego kliknąłem, to! Debil! Stuń się, o, teraz, o. Pyk.
3 klocki i ulepszamy go na 6 na 10 klocków. I tyle. I dobra, i on teraz jest na najsilniejszego i będzie bił zawsze na silniejszego. Bardzo ładnie. Z takim grzybem. Ty niemiły. Też masz limit jednostek napisany? 15. Też masz limit 15, okej, okay, 15, dobra. O, mutant toilet! Czyli w sumie możemy stawiać same tytany. Sprawdź. Nie no, nie mam tyle pieniędzy na razie, ale chodzi mi o to, że ogólnie powinniśmy móc stawiać same tytany. Tak, ale pamiętaj, że mamy aż 50 wave'ów teraz na razie. Zobacz, zobacz jak spowolnił ich. A czy on ich chyba do 25% spowalnia? Utala! Twojego uspał, widzisz? Twój śpi! Uspał dobra, go, no. Twój dadę. Ale jest lipa. Lipa straszna, tak się. Czemu my tak słabo gramy? Co się z nami dzieje? Znaczy, no bo pamiętaj, że teraz już jest hardzik, nie? 100 tysięcy HP na 15 fali? No, panie, powaliło leci. Ich gółem. Leci. Plus 13,5, mógłbym tego... Dobra, tego lepsze na razie. Tego zrobię, niech bije po prostu, niech obija te najmocniejsze. Ja zrobię tak. On ma duży zasięg, to niech klepie. Co zrobiłeś? Tak. Dobra, jest git. O, tak. On też ma całkiem duży zasięg, to powinien tu klepać fajnie. Skibli toilet goli mnie. O nie! O, zobacz jak teraz walnie, pa. Bim. O, 132 tysiące lecą takie. Jezus, giant glasses toilet. No, ciekawie, nie? O, powiem ci, że jest lekki liptonik. Ja tego drugiego ulepszam właśnie w tym momencie. Nie wiem co prawda, czemu on ma dwa paski zasięgu. Czy to jest zasięg lasera, a to jest zasięg bicia wręcz? Ja nie wiem, ja tylko zaczynam to. A ten ma jeden zasięg. Nie rozumiem trochę. Ale widzowie na pewno nam wytłumaczą, no dobra, nieważne. To nie jest jakoś chyba ważne. Toxic Upgraded Titan, który ma slowa i eksplozję. Nie, jak na niego nie klikniesz. Slowa, kliknij nie, na niego, debilu. On ma jeden zielony, widzisz? Patrz, ma jeden zielony. A jak tego drugiego klikniesz, ma białą linię i za tym ma niebieską linię. O to mi no chodzi. No bo jeden zasięg jest eksplozji, a jeden ataku. Nie. Ten nie ma eksplozji, ma tylko atak, jest gówno. Dobra, ulepszyłem. O kurde. Lepszej tylko tego. Idzie bydle. Idzie drugie bydle. Uspały nasze jednostki trochę. No dobrze, że moje na szczęście, nie twoje. Dobra, one się tam slowują trochę. Dobra, jest git, jest git. Halo, odkurzacze tutaj się kręcą. O co tu chodzi? No tak jakby odkurzacze z nimi odkurzacze. Halo, pierwszego bi. To jest najważniejsze. O dobra, teraz. Stronger jest! Dobra. Tego już nie ulepszymy na razie. Tego no, też nie. Moje jednostki są spoko, co ja? Są spoko, bo biją AOE. No. Ale jakby poziom ultimate dla twoich jednostek to jest milion razy więcej niż moje. Istnieje taka szansa, ulepszam. Pym. Dobra, niech bije pierwszego. Ty też bij pierwszego. Tutaj, proszę bardzo. Zacznij go tłuc. Dobra, lecę. Pa. O kurde, ty, ale trochę zaczynają ja dostawać. Ja mam strasznie drogie upgrade'y, kurna! Aż tak? To jest tańsze upgrade'y, to taniej niż jedna miły TV-manie. Istnieje taka szansa? No zobacz sobie! Miwing TV-man. 7,5 tysiąca! No! Ho! Panie! Nie upgrade'uję, no jest fabula w końcu. Dobra, ja zupgrade'owałem mojego Maze Cameramana, który tutaj obija jednostki. O kurde, 2,5 tysiąca leci. 200 tysięcy, to jest 24 fala. No powiem ci, ciekawie jest, patrząc na to, bardzo ciekawie. Ale dobra, ulepszamy tego za 5 klocków zaraz, tylko trochę pieniędzy musi wskoczyć. Ale zobacz, my dostajemy pieniądze dopiero jak rozwalimy jednostkę, nie zadając jej obrażenia cały czas. A to dziwne. No, troszeczkę, nie? Wkurzamy to tak szczerze. Minimalnie. Dobra, ten jest na strongest ustawiony. Ty nie masz ustawiony na strongest. Dobra, rozumiem. Dobra, lecą tutaj, kurde. Ja teraz mam za 7 tysięcy upgrade. I to jest na czwarty poziom, bo a twój już jest na piąty. Twój na piąty miał za 7, ja teraz mam za 7 na czwarty. A potem jeszcze mam na piąty do zrobienia. Zobacz, że twoja jednostka jest mniej lepsza. No moja jednostka bije po 0,02. Ona robi DPS-u dużo, no. Moja też bije 0,2, ale moja bije jakby twoja ma dodatkowo slowa i eksplozję co chwilę. A no. Ja jeszcze mam, czekaj, to nie jest ta jednostka, jeszcze mam tego przepychacza kiblowego. A nie, to jest ten latający, już pamiętam, dobra.
To ta, czyli tak naprawdę tu mamy łatwiej, bo tu jest bardzo duży wybór jednostek, a przecież jest bardzo duży wybór jednostek, tak naprawdę bierzesz sobie jakąś postać, typu na przykład właśnie tak jak tutaj, jedną na rozpoczęcie, czy dwie na rozpoczęcie i wszystkie trzy są na rozwalanie. No, szczerze, poza, nie wiem, 5 planów tutaj stoimy w miejscu. Tylko muszę poczekać na tego, na pieniądze, bo wolę zaupgrade'ować na razie. Też pytanie, czy lepiej, czasami lepiej mieć kilku, czy jak? No bo za każdego płacę dwa klocki, to wiesz. Ten już bije po 2700. Ten. Laserem. No. Powiedzmy laserem, no bo to... Wybuchy, jakby, ja dalej uważam, że on ma inaczej, wybuchy biją po dychę. Że wybuchy biją swoje obrażenia, bo, tak, bo on jakby na nim najeżdżasz i on nie zadaje sam... Jak na niego najeżdżasz, to on ma, zadaje 9000 obrażeń, nie? 9000. Ale przecież, więc tak, jak on bije co 0,2 sekundy, no to w sumie zgadza się. Powinno być 45 tysięcy, tylko co bije za 9 tysięcy? On bije strzelając z tych kul czy z tego lasera, nie? To jest dobre pytanie. Dobra, upgrade'ik zrobiony, teraz na tym 8 tysięcy upgrade'ik. Leci, leci, już zaczynają się odkurzacze załączać. Dobra, no powiem ci, że ile to było fal? 35 czy 40? O, co? No ile jest na hardzie fal? 50 fal jest? O kurde, tak, dobra. Tak, hardzie jest 50. To może być przypiks. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co się ja tego mogę postawić? O, zobacz. Jeden wybuchł na początku i zobacz, uśpił wszystkie te twoje jednostki. 5 jednostek uspał. I moją też. Czyli trzeba po prostu w jakichś odstępach ustawić. Albo zrobić coś takiego, że stawiasz na przykład taką jednostkę tupa. Tu. Stawiasz tu, żeby to poleciało na początku i walnęło w nią. I się rozbiło o nią. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak może to być. Czyli musiałbyś zacząć stawiać gdzieś odtąd dopiero, nie? Zobaczyć. Mam 15 tych samych jednostek. No? A to jest twoja najlepsza, dlatego tak stawiasz jej tyle? Tak, no bo po co stawiać inne, skoro to jest. A, no dobrze. Dobrze, właśnie, nie ma problemu. Ale jest ten cały defense, kurna. O kurde, zobacz, mój jest na 5, jeszcze mam na 6 upgrade, zobacz za ile. Ustala, po no. Ale masz 9002, aha. 1,65 będzie. 9000 co 0,2, tak. 45 tysięcy DPS-u robię. A twój Mi Wingman ile robi maksymalnie DPS-u, jak na niego najedziesz? 15. No to w teorii postać jest trochę ponad 3 razy lepsza, nie? W teorii, ale ile trzeba wydać nią wydać pieniędzy? No nie, powiem ci, że te toksyczne tutaj stealth dają naprawdę dużo. Naprawdę fajnie dużo dają. No dwa tytany i jesteśmy w stanie tego harda robić, ci powiem. Na serowym byśmy chyba harda nie zrobili bez trochę lepszych jednostek. Nie, na pewno nie. Ha, ciekawe, gdzieś wyleciały, dalej walnęły tu, nie w tego, tylko w te walnęły. O, powiem ci, że zaczyna się powoli syf robić. Jak tutaj zdobywamy kasę za damage? Co, cały czas leci kasa? Za damage nie. U mnie... Jak to, cały czas leci kasa? Tak? U mnie nie. Teraz trochę, no nie wiem, dziwne. U mnie tak trochę się to... Nie, no zobacz, tu, nie, nie leci ci kasa, patrz. Bo tu lecą te małe jednostki, widzisz? On za nie dostajemy po 50, po 100. I dlatego. O, leci coś dużego, 300 tysięcy. No i dostajemy. Widzisz, bo my dostajemy kasę, jak nawet wlatują tam jakieś małe pierdki, które się rozwalają. A tak to dostajesz kasę dopiero jak się cały ten duży rozwali. Coś ogólnie cała jednostka rozwali. To ja trzeba upgrade za to kupujesz. No, jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę, minimalnie. Co tam jest? Mutant Toilet 2.0. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, BAM! Zobacz teraz! Ja pierdzielę. DPSiK! Oj! Teraz tego drugiego mogę lepszyć. On ma większy DPS, jeśli jest napisany przy tą kulę. Bo ta kula nie jest liczona. No właśnie, jestem ciekaw, jak to jest liczone. Rocket Toilet zatrzymał się. Nice! Ja wszystkie 42. Robię na level 3, bo jest najfajniejszy level 3. Ale to co mi się podoba, szybciej idą te fale niż w serowym. Nie trzeba tyle siedzieć. Szybciej. Za 8 klocków zaraz będę miał kolejne. Tylko niech takie na razie od pierdki idą. Jakieś takie asasynowe. Ile to ma zdrowia? 2000? 2000, to ginie. O, tyk, kolejny. Dobra, ten już ma kolejny. Zobacz, jaki on ma w ogóle zasięg tu. Postawisz go tu, w tym miejscu, i on ma tu na te wszystkie pola praktycznie wszędzie zasięg. Ty za blisko postawiłeś tego. Ja nie wiedziałem, że on będzie miał taki zasięg. Ja chciałem, żeby on początku już bił. One mają giga zasięgi. No on bije do tej linii. No nie, do tej linii. No, no on jest do tej. Do tej bije, tutaj do tego jest promień, do tego jest chyba toksik, więc jakby no jest giga. Airplane Toilet. Dobra, ten ma upgrade za 6 klocków i to będzie chyba, tak, to będzie już jego ostatni upgrade.
I pyk. Za 6800 bije. I też strzela cały czas. Jakby totalnie... Mi się zdaje, że ja mam więcej kasy od ciebie cały czas. Nie wiem czemu, ja mam strasznie dużo kasy, te po 2-5 tysięcy i tak dalej. Zobacz, wszystkie te jednostki kosztowały mnie po 5 tysięcy. I zobacz, ile tu jest. No, dużo jest. Ja wszystkie ulepszam, wszystkie. No dobrze. No jakby nie wiem, ciężko jest stwierdzić, nie widzę statystyk. Ja nie rozumiem, jak to działa. Czemu ja... Mi się tak zdaje, że ja mam więcej kasy po prostu. No może ci się wydaje, bo ty wiesz, robisz w kółko upgrade, a ja po prostu siedzę i farmię na jeden. No, w sumie tam coś dużego chyba wyszło. Milion! Balaklawa Spider Toilet, milion. Czyli zaraz w sumie koniec. No, 50 to fala koniec. No, leci. Zobacz, za te duże jednostki widzisz, długo to trwa, ale już dostajesz naraz 200 na przykład, czy coś takiego. No. Ale zobacz, wszystko trzyma. Wszystko trzyma na brzegu, nie? Za wszystkie mam zrobione kameramen na 3 lat. Jeszcze jednego mi to brakuje. A one mają maksymalnie który? Czwarty? Czy piąty maksymalnie? Piąty, ale jakby robię pod upgrade, żeby był jak najmniejszy cooldown jakiś, a potem tylko niemęczośnie. No i dobrze, najsik. Bardzo ładnie. Czyli będziemy w stanie raczej przejść harda, chyba że wyjdzie boss nagle, który jest... wyłączam autoskipa. Nie, ja skipuję. Ja nie, bo ja chcę, chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał ta postać. Jest! Jest 50 fala. Zobaczmy. Na razie nie ma nic. 400 tysięcy, multi-claw jakiś. Okej. Okay. Szczerze, ja myślę, że jest potencjał z tymi twoimi tytanami. Tytany są o tyle zarąbiste, że zobacz, twoje nawet są uspane, moje biją cały czas. Jest, 1 600 000. Nie ma podjazdu w ogóle. On stoi w miejscu, widzisz? No zobacz, bo dostaje slowa od ciebie. Slowa dostaje cały czas, no. Dobra, tyle, na koniec. Wow, nawet nie przejechał nigdzie. 1280. 1280, dokładnie tak samo. Okej! Dokładnie tak samo, lobby. I 110 tak dostaliśmy samo? Jajek. A ostatnio dostaliśmy ile jajek? 40? Chyba tak. Nie, 110 chyba dostaliśmy tak. 50 chyba. No i teraz na przykład mam tier 3, więc mogę odebrać 100 jajek, dziękuję, i mogę odebrać 100 coinów. Okay. Nie? No, też 100 jajek i 100 coinów możemy odebrać. No nie stać, mam 260 jajów niestety, więc nie stać mnie. Ja też, mamy jedno zadanie, mamy zebrać 500 jajek, za co dostaniemy 50 jajek. Ale no, a w sklepie po ile to było? Są te jajka? Po 300. No te jednostki nie wyglądają to na jakieś super ekstremalnie dobre. Ten Mac Bunny Titan wygląda na totalnie kozackiego, bo ma całkiem spory zasięg. Co prawda nasze te tytany mają niby więcej, ale on bije 61 tysięcy DPS-u i jeszcze ma przeszywające. To brzmi naprawdę fajnie, nie? Ale powiem ci, że no ogólnie pozytywnie na to patrzę. A jest Egg Boost! 2 razy jajka na 2 godziny. A, gdzie? W sklepie, tutaj tym eventowym. Tu gdzie jajka masz. I mamy jednego, przynajmniej ja mam jedno. Więc możesz grać przez 2 godziny i zdawać 2 razy więcej jak. Czyli zamiast 110 dostawałbyś 220 co każdego harda. Czyli w godzinę mógłbyś zdobyć 800 jajek. No i jeszcze expa. Fajne jest to, że właśnie możesz sobie kupować boosty za jajka. I zobacz w ogóle, że na 5 tierze dostajesz skrzynkę. Na 10 dostajesz skrzynkę, na 15 co skrzynkę. Czyli co 5 oszczędzasz. Jakby. No co 5 dostaje się do skrzynkę, no. Jeszcze dostajesz tam po drodze, na przykład na tierze 13 dostajesz 150 jajek. Może nie jest to jakoś giga dużo, ale... Ale zawsze jest to coś, tak, nie? Tak, widzowie, 100 tysięcy łapek i 100 tysięcy jajek u Penninga mi kreśla. Co? No co? A co? 100 tysięcy łapek byś nie zrobił? Zrobiłbyś. Zrobię, jasne, nie ma problemu. Strzelałbyś Mustanga jednego, drugiego. Jasne, tego. Zrobimy, ale i tak nigdy tyle nie będzie. 100 tysięcy łapek, 100 tysięcy jajek opening. Zrobiliśmy w ogóle jakieś zadania? Widzę, że o Boże, zabij 10 tysięcy kibli. Rozegraj 5 meczów. No to te tygodniowe bardziej są sensowne, mi się wydaje. Postaw 100 jednostek. Potem jak już masz tyle pieniędzy, zostawiasz za 150, sprzedajesz. Stawiasz 150, sprzedajesz. I robisz event. Także moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękujemy za wasze dobre słowa, które mam nadzieję będą. Możecie nam oczywiście coś wysyłać, zapraszamy serdecznie do tego w tutaj post office. Jeśli macie jakieś zbędne jednostki albo jakieś fajne, które możemy pokazać, zapraszamy serdecznie. Trzymajcie ciepło. No i pa, pa.